Rozumiem. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Biuletyn Vlog. Dzisiaj naszym gościem jest dr Marek Jerzewski, adwokat. Dzień dobry. Dziękuję Marku, że przyjąłeś zaproszenie i pozwól, że przedstawię Twoją sylwetkę, choć myślę, że jesteś doskonale znany na rynku warszawskim, nie tylko. Bardzo mi miło. Cieszę się i dziękuję za zaproszenie i Tobie, Konrad, i oczywiście podziękowania kieruję do sądu, do instytucji. Zatem może parę słów na Twój temat. Marek jest szefem praktyki rozwiązywania sporów w kancelarii Kochański and Partners, specjalistą z zakresu rozwiązywania sporów międzynarodowych, którymi zajmuje się zarówno jako pełnomocnik, jak też jako arbiter. Oczywiście posiadasz, Marku, doświadczenie w roli arbitra z różnych instytucji arbitrażowych, w tym jesteś arbitrem rekomendowanym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Myślę, że środowisku akademickiemu i nie tylko środowisku akademickiemu jesteś też znany jako autor jedynej polskojęzycznej monografii na temat prawa inwestycyjnego. To jest Międzynarodowe Prawo Inwestycyjne wydane przez BK, które od wielu, wielu lat gdzieś tam krąży między studentami, krąży na uczelniach i pewnie też po kancelariach zajmujących się prawem inwestycyjnym. Jesteś, wiem, że od jakiegoś czasu ambasadorem WIAK w Polsce, a zatem udzielasz się na wielu frontach i bardzo się cieszę, że możemy Cię dzisiaj gościć. Powtórzę podziękowanie. Też się cieszę, że mam okazję porozmawiać na temat arbitrażu, na temat SAKIG-u jako instytucji, ale także na temat problemów arbitrażu i wyzwań dla arbitrażu w Polsce i w regionie. Świetnie. Marku, jesteś osobą, tak jak powiedziałem, rozpoznawalną. Wiem, że twoje nazwisko w wielu też rankingach pojawia się. Zmierzam do tego, że masz bardzo dobry ogląd rynku arbitrażowego z różnych perspektyw i jako szef praktyki w kancelarii, i jako osoba rozpoznawalna, jako arbiter. Chciałbym Cię zapytać o to, jakiego rodzaju spory widujesz na polskim rynku najczęściej, jakiego rodzaju spory arbitrażowe oczywiście i jakie spory lubisz rozstrzygać sam? Może jest jakaś kategoria sporów, których nie lubisz z jakichś względów, a jeżeli tak, to powiedz z jakich względów. Ja mam pewne swoje tutaj preferencje, ale ich nie zdradzę. Może Ty jako arbiter widujesz pewne spory, którymi nie chciałbyś się na przykład zajmować. No, oczywiście, ponieważ arbitraż wymaga specjalizacji, wymaga wgłębienia się w przedmiot sporu, dlatego że podstawową cechą relacji między arbitrem a stronami jest oczywiście zaufanie. A zaufanie bierze się nie tylko z miękkich różnych umiejętności arbitra, ale także z wiedzy i rozumienia przede wszystkim zagadnienia, które jest przedmiotem sporu. Więc oczywiście trudno rozstrzygać, czy być specjalistą we wszystkich kategoriach sporów. Co do samej zdatności arbitrażowej, rozumianej oczywiście nie kodeksowo, tylko w sensie takiego pragmatycznego rozumienia, co może być przedmiotem arbitrażu, zwłaszcza u nas w regionie, to wydaje mi się, że ten potencjał jest bardzo niewykorzystywany, dlatego że zwłaszcza w sytuacji kryzysu sądownictwa powszechnego, a myślę, że ten kryzys jest widoczny i rozumiany w środowisku prawniczym, arbitraż jest tą drogą, która może pozwolić stronom zakończyć spór. Oczywiście pewnym mitem jest mówienie o polubowności tego rozstrzygnięcia, natomiast to też praktyka pokazuje, że arbitraż z natury swojej jest tą metodą, która mniej antagonizuje strony i która powoduje, że przynajmniej w takim zakresie proceduralnym gdzieś ten dialog pozwala znaleźć kompromisowe rozwiązania. I dlatego ja nieustannie i niezmiennie od początku swojej kariery zawodowej wierzę w arbitraż i wierzę w arbitraż w Polsce także. Jeśli mogę pozwolić sobie na ogląd rynku, to uważam, że mamy znakomitych praktyków, zarówno jako pełnomocnik,
występujących jako pełnomocnicy w sporach, ale także znakomitych arbitrów. Myślę, że z potencjałem nie tylko krajowym, ale i międzynarodowym. Mamy znakomite młode pokolenie, którego zresztą ty, Konrad, jesteś też przedstawicielem, i arbitrów, i pełnomocników arbitrażowych. Arbitraż jest, kojarzy się w większości młodych ludzi, młodych adeptów prawa z jednak z pewnym etosem, którego w takiej codziennej praktyce korporacyjnej być może brakuje. Co do kategorii sporów, w których powiedzmy czuję się mocny i w których lubię występować, czy jako pełnomocnik, czy jako arbiter, to oczywiście no, ten element międzynarodowy jest tym ważnym czynnikiem, dlatego że no moją pierwotną specjalizacją jest jednak prawo międzynarodowe. W tym się specjalizowałem w zasadzie od chciałbym powiedzieć do ukończenia studiów, ale to się zaczęło jeszcze w czasie studiów. I w tym się też gdzieś próbuję cały czas rozwijać. Przy czym, gdy mówię o prawie międzynarodowym i o elemencie międzynarodowym, mam na myśli nie tylko te publiczno-prawne zagadnienia, które oczywiście są zawsze tak, z takim dużym ładunkiem znaczenia dla nie wiem, opinii publicznej i tak dalej, ale mówię też o czasami zwykłych sporach gospodarczych, nawet o niedużej wartości przedmiotu sporu, gdzie pojawia się element chociażby określenia zasad współpracy między podmiotami prywatnymi. Więc w tym gdzieś też czuję dużą i potrzebę większego zaangażowania, ale też myślę, że jakąś kompetencję. Ostatnio mam przyjemność orzekania w kilku sporach post-M&A-owych. Ja myślę, że tutaj ten potencjał jest wciąż jeszcze niewykorzystany, dlatego że w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z fuzją czy inną formą połączenia spółek, ta szybkość rozstrzygnięcia ewentualnego sporu, nawet jeżeli jest duże natężenie emocji, ten spór ma fundamentalne znaczenie dla stron, to jednak szybkość rozstrzygnięcia takiego sporu powoduje, że ta działalność operacyjna połączonych podmiotów czy przejętych podmiotów, no ona jest mniej zakłócona, tak? No bo łatwo sobie wyobrazić sytuację, gdzie poprzez jakieś formy zabezpieczenia, blokady w sądzie rejestrowym i tak dalej, ten spór nagle urasta i tak naprawdę strony zamiast zająć się rozwojem biznesu, zajmują się rozstrzygnięciem sporu, a arbitraż pozwala to rozstrzygnąć szybko, tym bardziej, że wiele instytucji arbitrażowych, w tym SAKiK, w tym wspomniany przez Ciebie WIAK, zapewniają arbitraż przyspieszony, który niekoniecznie jest właściwy tylko dla sporów o małej wartości przedmiotu sporu. Ja w moim pytaniu nawiązałem do tego, że pełnisz funkcję arbitra. Nawiązałem trochę do twojego wpisu na listę arbitrów rekomendowanych SAKiK, natomiast tak sobie myślę, na tym etapie kariery, jak wyglądają proporcje u ciebie w pracy? Czujesz się bardziej pełnomocnikiem czy arbitrem? Coraz bardziej jesteś arbitrem, coraz mniej pełnomocnikiem? Czy może nadal chcesz być pełnomocnikiem? Może jest to niezbędne na polskim rynku? Nie wiem, jak na to patrzysz. Na każdym rynku. Znaczy, uczciwie mówiąc, moim zdaniem jedno nie istnieje bez drugiego. To znaczy, takie profesorskie podejście do arbitrażu ma swoje zalety. To, żeby była jasność, no bo to często są przedmiotem tych sporów, są skomplikowane zagadnienia, które wymagają kreatywnego i głębokiego podejścia, które oczywiście też praktyką nie jest obce. Natomiast są sytuacje, w którym ten autorytet naukowy ma kluczowe znaczenie. Ale prawda jest taka, że tylko osoby, które występują jako pełnomocnicy, także lub mają doświadczenie jako pełnomocnicy,
są w stanie chyba empatycznie wgryźć się w dynamikę procesu arbitrażowego. I ja to widzę. To znaczy, widzę, jaki wpływ na pełnienie przeze mnie funkcji arbitra ma to, że jestem pełnomocnikiem i rozumiem często frustrację czy strony, czy pełnomocników. I vice versa. Jako pełnomocnik jestem w stanie określić oczekiwania arbitrów i często to powoduje, że jestem w stanie mówić tym samym językiem z arbitrami. Mam na myśli oczywiście nie tylko język, w sensie umiejętności posługiwania się językiem obcym, ale też rozumienia instytucji często takiego pragmatycznego skracania dyskusji na niektóre tematy. To przychodzi o tyle łatwo, że będąc wcześniej arbitrem, wiem, jakie są oczekiwania arbitrów. Więc moim zdaniem te funkcje są połączone. W moim przypadku nie chcę powiedzieć, że to jest pół na pół, ale te dwie funkcje się na pewno przecinają. Jasne, rozumiem. Wspomniałem, że jesteś związany z WIAK-iem w roli ambasadora, więc masz szerokie spojrzenie nie tylko na polski rynek, ale też na region, na Europę Środkowo-Wschodnią. Jak oceniasz perspektywy arbitrażu w naszym regionie, w Polsce i w regionie? Bo wspomniałeś, że mamy kryzys sądownictwa powszechnego. Wydawałoby się, że tego arbitrażu powinno być całkiem sporo. Pytanie, czy tak jest według ciebie? Ja mam wątpliwości. No, zawsze statystyki najlepiej oddają takie pierwsze wrażenie, ale zgodnie z tradycyjnym powiedzeniem, tak, są małe kłamstwa i statystyka. Na pewno potencjał jest większy niż rzeczywistość arbitrażu w regionie Europy, powiedzmy, środkowej czy środkowo-wschodniej. Tak jak rynek usług prawniczych, wydaje mi się, że także w tym zakresie dochodzi do jakiejś demokratyzacji. To znaczy, te tradycyjne ośrodki arbitrażowe, chociaż wciąż dominujące, i tu nie miejmy złudzeń, że to się zmieni szybko, zwłaszcza w arbitrażu międzynarodowym, gdzie centrale biznesu znajdują się poza regionem Europy Środkowo-Wschodniej, praktykom polskim czy z regionu ogólnie trudno jest się przebić. Trudno konkurować z kimś, kto funkcjonuje na tym rynku w Londynie, w Nowym Jorku czy Waszyngtonie wiele, wiele lat. Ale i tak moim zdaniem dochodzi do tej demokratyzacji. Zresztą sama ta idea ambasadorów w WIAK-u jest tego dowodem, bo rzeczywiście to jest taka platforma trochę organizacji praktyków z regionu po to, żeby wzmocnić ich pozycję jako arbitrów, jako pełnomocników. Myślę, że też jeżeli spojrzymy chociażby na listę arbitrów SAKIG-u, to widzimy, że ten potencjał umiędzynarodowienia jest. Instytucja jest przecież nowocześnie zarządzana i posiada te narzędzia, którymi posługują się czołowe instytucje arbitrażowe na świecie. Więc tym, czego brakuje, no to jest ten element dotarcia do świadomości. Zresztą dyskusje się toczą też już od początku arbitrażu, na którym etapie na ten temat dyskutować. No wiadomo, że wybór instytucji najczęściej następuje na etapie zawarcia umowy, zawarcia kontraktu, więc tak naprawdę tymi osobami, do których należałoby dotrzeć, to nie są prawnicy arbitrażowi, którzy najczęściej nie mają wyjścia i idą za tym, co jest w zapisie na arbitraż, w klauzuli arbitrażowej, tylko do prawników transakcyjnych, którzy muszą zrozumieć, że na przykład lokalne sądy arbitrażowe, takie jak SAKIK, mogą również dla nich być jakąś gwarancją przede wszystkim ochrony zasady rządów prawa, no bo to tak uczciwie mówiąc, no, bezpieczeństwo biznesu od tego zależy.
W jaki sposób to zrobić? No myślę, że chociażby takie vlogi jak ten nasz są narzędziem. Natomiast to, tak jak mówię, no umiędzynarodowienie tych instytucji Europy Środkowo-Wschodniej jest możliwe dzięki jakiejś współpracy między praktykami i takim nieustannym, często takim trochę syzyfowym powtarzaniem tych samych treści, przekonywaniem z nadzieją, że kiedyś one dotrą do adresata. Okay. Ale rynek jest, w tym sensie, że tu możliwości są. To jest kwestia tylko zwiększenia zasięgów. A przechodząc z tematyki arbitrażu handlowego na temat arbitrażu inwestycyjnego, z którym jesteś związany od lat i akademicko, i naukowo, i też jako praktyk zajmowałeś się przez wiele lat i zajmujesz arbitrażem inwestycyjnym. Przechodząc na ten temat, myślisz, że arbitraż inwestycyjny już umarł w naszym regionie, czy jeszcze nie? Jak to widzisz? To zacznę z takiego dużej litery zacznę, bo ja zawsze traktowałem arbitraż inwestycyjny, to był jeden z powodów, dla których się zająłem tą dziedziną prawa, jako narzędzie ochrony mimo wszystko jednostki, często oczywiście potężniejszej niż obywatel pojedynczy, ale wciąż jednostki podmiotu prywatnego przed nadużyciami władzy. I mechanizmy prawne, które służą tej ochronie jednostki przed nadużyciami władzy, są niezbędne w społeczeństwie demokratycznym. Kropka. Jakby też jak mantrę to powtarzam od wielu, wielu lat, że dla mnie tylko takie rozumienie arbitrażu inwestycyjnego jest właściwe. I to ma swoje konsekwencje w odniesieniu do tego, co ty mówisz. Arbitraż inwestycyjny może zanikać, zawężać swoje pole w określonej formie. Natomiast mechanizmy dochodzenia roszczeń inwestorów zagranicznych przeciwko nadużyciom władzy w państwie, w którym dokonują inwestycji, w tej czy innej formie muszą istnieć. Znaczy są warunkiem sine qua non, tak jak powiedziałem, koncepcji demokratycznego państwa prawnego. I teraz przechodząc już na taką ocenę pragmatyczną tego, co się dzieje dookoła, to oczywiście arbitraż inwestycyjny w rozumieniu ochrony inwestorów europejskich, no to też nie miejmy złudzeń, zanikł. No ja nie miałbym sumienia rekomendować klientowi rozpoczęcie takiego procesu bez wyraźnego zastrzeżenia, że jest to arbitraż, że arbitraż inwestycyjny w sporach wewnątrzunijnych jest absolutnie wrogo traktowany przez Komisję Europejską i przez państwa członkowskie. To oczywiście nie oznacza, że nie ma narzędzi prawnych, by ten arbitraż, zwłaszcza na podstawie tych traktatów, które na zasadzie sunset clause gdzieś tam jeszcze są w mocy, żeby skutecznie ten arbitraż prowadzić, tak? No, nie, nie, określenie miejsca arbitrażu poza granicami Unii Europejskiej, zidentyfikowanie oczywiście aktywów też poza Unią Europejską, państwa, które jest stroną takiego sporu. To wszystko jest wykonalne i możliwe. Natomiast pewnie czegoś takiego bym nie rekomendował jako kroku właściwego, co uważam odbywa się ze szkodą dla relacji inwestorskich. To znaczy to patrząc z punktu widzenia jednostki, no mamy jednostki mają mniej środków prawnych niż miały wcześniej. Jeśli chodzi o arbitraż z podmiotami spoza Unii Europejskiej, no to on funkcjonuje tak, jak funkcjonował. Jakby tu nie ma wielkich różnic, więc inwestorzy, czy amerykańscy, czy australijscy, izraelscy, czy kanadyjscy, czy no, nie będę wymieniał oczywiście wszystkich bitów pozaeuropejskich, których Polska jest stroną, oni wciąż z tego mechanizmu mogą korzystać i korzystają. I
w tym sensie Polska ani inne kraje regionu pewnie nie unikną odpowiedzialności w sytuacji naruszenia tych bitów. Ten miecz, o czym też zawsze mówiłem, jeszcze zanim zająłem się w sensie praktycznym reprezentacją w arbitrażu inwestycyjnym, ten miecz ma oczywiście dwa końce, to znaczy to jest nie tylko narzędzie dla inwestorów zagranicznych przeciwko Polsce czy w obronie przed naruszeniem prawa w Polsce, ale także jest to narzędzie dla polskich inwestorów, których dotknie jakieś nadużycie władzy poza granicami. Sami przecież reprezentowaliśmy inwestorów polskich przed arbitrażem międzynarodowym przeciwko państwom. Akurat to był bit wewnątrzunijny, tak? Natomiast to było jeszcze przed Achmeą, więc w tym sensie nie mieliśmy obaw co do jurysdykcji Trybunału, ale inwestorzy polscy również z tego narzędzia mogą korzystać. I biorąc pod uwagę rosnącą mimo wszystko ekspansję biznesu polskiego za granicą, też nie wykluczałbym, że w tamtą stronę to narzędzie będzie wykorzystywane. Jeszcze może jedna uwaga dotycząca tej ekspansji zagranicznej. No to oczywiście to ponownie jakby wracamy do tego zagadnienia niepokojów związanych ze stanem rządów prawa w krajach regionu. Dlatego, że to powoduje kilka rzeczy. Po pierwsze, no większą ekspozycję na nadużycia władzy, siłą rzeczy, czyli mniejsze zaufanie do sądownictwa lokalnego, ale jednocześnie też większe dążenie polskich inwestorów do tego, żeby ten kapitał z Polski wyprowadzać, a tym samym no, korzystać z ochrony, którą bity przewidują dla polskich inwestorów za granicą. Więc nie przekreślałbym arbitrażu inwestycyjnego. Także w jakiejś dłuższej perspektywie wewnątrz Unii Europejskiej jakiś mechanizm ochronny musi się pojawić. Zresztą Komisja się do tego zobowiązała. To też nie jest tak, że to jest tylko postulat, ale w tym porozumieniu dotyczącym wypowiadania traktatów ten mechanizm ochrony inwestorów został zapowiedziany, więc należy oczekiwać od Komisji, że przedstawi coś rozsądnego. Czyli rozumiem, że arbitraż inwestycyjny nie odszedł jeszcze całkowicie do lamusa i na pewno w tych poza unijnych relacjach, tak to nazwijmy, nie wiem, czy właściwego przymiotnika użyłem, jest przedmiot. To, że zrozumiałe, tak, to jest, tak. Okay. No, na pewno jest tego mniej niż było, mówiąc krótko. Ale jest. Ale jest. Okej. Okay. Bardzo Ci dziękuję za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Bardzo mi miło, że znalazłeś czas. Wszystkiego dobrego. Dziękuję również Państwu i do zobaczenia. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za ciekawą rozmowę. Dzięki. Wszystkiego dobrego.